Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Arłukowicz. Chciałbym w tej części kursu pokazać, jak można wykonać modelowanie w trybie edycji pewnego domku. Z tym, że ten domek to będzie domek, który jest dany jako plan architektoniczny. Jest to rysunek, który za chwilkę sobie wczytam. Teraz taki plan będę robił w widoku od góry, a więc ustawię się w widoku ortogonalnym od góry. Nacisnę klawisz N, aby wyświetlić sobie panel narzędzi i tam skorzystam z zakładki Background Images. Trzeba włączyć sobie Background Images i dodać obrazek w tło, bezpośrednio w widoku Blendera, po to, aby można było na takiej siatce, która jest na planie narysowana, zbudować dokładny model domu. Nie będzie to cały model domu, ale zrobimy sobie przynajmniej fundamenty. A więc naciskam na guzik Add Image, ustawiam sobie z listy widok od góry, aby tylko od góry widzieć obrazek, jeżeli jestem w widoku ortogonalnym, no i wczytuję obrazek z dysku. Ten obrazek jest w katalogu Domki z planów i nazywa się plankuchni.png. Wczytuję. No i ten domek tutaj mam. Ten plan. Z tym, że to, co jest ważne, to to, że w takim planie trzeba czasami zachować skalę. Na przykład widzę tutaj, że istnieje odcinek o długości 60 cm. Natomiast moja skala obecnie tego obrazka to jest jakiś size wielkości 5 i to wcale nie musi być dokładna skala. A więc sprawdźmy teraz, czy zróbmy może przeskalowanie tego obrazka tak, aby jednostka blendera wyrażona w metrach lub w centymetrach odpowiadała wielkości odległości na tym obrazku. To można zrobić bardzo prosto. Wystarczy, że dodam sobie jakiegoś cube'a. Ten cube ma standardowo rozmiar 2 metry. Jeżeli włączę sobie jednostki, klikając w zakładkę Metric na panelu Scene, no to wtedy będę miał dodatkowo jednostkę. I teraz wiem, że ta odległość tutaj wynosi 60 cm. W związku z tym wielkość tego klocka również ustawię na 60 cm, pisząc po prostu 0,6 metra, 0,6 metra i wysokość 0,6 metra, chociaż nie jest tutaj istotna. Widzę teraz, że skala tej kostki zmieniła się do 0,3:1. Aby tę skalę utrwalić i ustawić skalę w tej kostce nadal na 1, muszę ją jakby zastosować, zaaplajować. Robię to naciskając klawisz Ctrl-A. Pojawia się wtedy takie menu Apply i w tym menu mogę wybrać skalę. Oznacza to, że skala, która teraz jest pomniejszona, zostanie utrwalona i będzie wynosiła 1 z nowymi rozmiarami, które przed chwilką podałem. Naciskam lewy klawisz myszy, skala wynosi 1 i kostka jest w naturalnej wielkości swojej, no i ma rozmiar 0,6 metra. Teraz tę kostkę mogę przesunąć w miejsce na planie, które ma wymiar 60 cm i jak widzę od razu, ta kostka jest zbyt mała, a więc plan również trzeba pomniejszyć. No i aby określić, jaki jest stosunek wielkości tej mojej kostki do obszaru zajmowanego niby przez nią na planie, muszę tę kostkę przeskalować i zobaczyć, jaka będzie różnica. Okay? Skaluję w miarę dokładnie, oczywiście robię to ręcznie, więc tak naprawdę precyzji tutaj zbyt wielkiej nie osiągnę. Powiedzmy sobie, że ta skala mogłaby być gdzieś taka. No i widzę, że moja kostka musi być powiększona o 1,254, aby pasowała do rozmiaru tego, co mamy na rysunku. Odwrotność tej liczby to będzie skala pomniejszenia tego całego obrazka, tak aby pasowała do poprzedniej normalnej wielkości kostki ustalonej w jednostkach Blendera. No i teraz trzeba sobie to po prostu przeliczyć. A więc otwieram kalkulator i wpisuję 1,254, robię z tego odwrotność, a więc weźmy sobie 1 podzielić. Swoją drogą polecam kalkulator, który nazywa się Calculate. Jest super. No i teraz widzę, że moja skala, do której muszę zmniejszyć swój obrazek, to tak jak teraz byłoby wielkość 1, to muszę go pomniejszyć do 0,797. I teraz o taki czynnik muszę pomniejszyć jego aktualną skalę, a więc tą, która teraz wynosi 5. Więc tą liczbę muszę przemnożyć przez 5 i uzyskam wtedy nową wartość, która będzie jakaś 4 z kawałkiem prawdopodobnie. A więc mnożymy to jeszcze przez 5. Może powinienem napisać coś takiego, że to jest ans razy 5. Wychodzi 3,98. No i teraz wpiszmy tutaj tą skalę. 3,98. I widać, że obrazek się pomniejszył. Oczywiście moja kostka ma swoją poprzednią wielkość, ale teraz ona tą skalę cały czas pamięta, ponieważ nie robiłem apply na niej. A więc mogę nacisnąć klawisz Alt-S, aby tę skalę zresetować do poprzedniej wartości, która wynosiła 1. To jest oryginalna wielkość kostki
i to jest jednocześnie jedna jednostka blendera, ponieważ mamy długość tutaj, no, w jednostkach blendera wyrażoną, to jest 60 cm. I teraz, jeżeli nałożę kostkę na obrazek, to widzę, że rzeczywiście jego skala odpowiada tym 60 cm, które mam w blenderze. I to jest właściwa skala obrazka. OK, a więc teraz, jak już mam określoną skalę, która jest zgodna z wymiarami używanymi przez blendera, wystarczy tylko tę kostkę wyrzucić i przygotować sobie scenę do ustawienia w taki sposób, aby znajdowała się w oczkach siatki. To znaczy, chcę ustawić sobie ten obrazek tak, aby ściany, które tutaj będę za chwilę budował, mniej więcej ustawione były w oczkach siatki. Mogę to zrobić, zmniejszając przezroczystość obrazka do tego stopnia, żeby było widać siatkę i zwyczajnie przesuwając ten obrazek odrobinę w taki sposób, żeby jego krawędzie gdzieś w jakimś rogu, w jednym wybranym, trzymały się siatki. Robię to używając tych suwaków X oraz Y. Jak kliknę w X i przesunę, to będę przesuwał swój obrazek. No, powiedzmy sobie, że jest to bardzo gwałtowne, więc mogę zrobić to z klawiszem Shift. Tak samo zrobię z klawiszem Y, również nie z klawiszem Y, tylko z suwakiem Y, wciskając Shift. No i teraz widzę, że moja siatka w tym rogu już pasuje idealnie, natomiast w tym jest trochę jakby niedopasowana. No i teraz mogę z tym żyć, bo tak naprawdę siatki nie będę wykorzystywał do modelowania, ale gdybym naprawdę się upierał, to mam jeszcze coś takiego jak menu Display. Ono jest tutaj i tutaj mogę zmienić sobie również skalę siatki. Jeżeli zmienię skalę siatki, to jedno oczko siatki będzie nadal miało metr lub centymetr i nic się nie zmieni. Natomiast sama siatka będzie miała inną wielkość. Mogę tę skalę delikatnie ruszyć. Wtedy siatka się oczywiście zmienia. Weźmy sobie może troszeczkę ją powiększmy. Ustawię na przykład 1,01. Widać, że to nie jest dobra skala. Dajmy 0,998. Myślę, że jeszcze troszkę można ją powiększyć. 0,95 to już jest chyba za duża. Teraz tak popatrzmy, czy uda mi się ustawić idealnie w oczkach tego plane'a. No, jak widzę, jest mocno za duża. Dajmy 98. Także jest źle. Dajmy 99. Tu może będzie ok. Chwilę to niestety zajmuje. Jest to taki dosyć męczący proces, mało precyzyjny. Ale możemy próbować przynajmniej. Jeszcze troszkę. Dajmy 0,995. Jak teraz? Mamy teraz, no nie jest dużo lepiej. Jeszcze trochę. Gdyby tak ustawić 9,8, jeszcze się zmniejszyła. Dobrze, kolejne wciśnięcie Enter, wtedy kiedy kursor myszki jest nad paskiem edycji, powoduje, że mogę do tej edycji od razu wejść. Weźmy sobie 1,992 na przykład. To jeszcze wydaje się za mało. 9,9. Weźmy sobie jednak 9,8,5 na przykład. I teraz sprawdzę, jak się będzie ustawiała siatka. No nie, widzę, że jednak jest za mała. Będzie jednak trzeba dać 9. Zobaczymy teraz. No okej, powiedzmy, że tak może zostać. Nie będę nad tym teraz mocno się skupiał, bo chodzi o to, żeby pokazać również inne rzeczy, które w tym tutorialu będą prawdopodobnie ważniejsze nawet. Teraz, aby wyrównać idealnie do, powiedzmy sobie, jakiegoś wybranego punktu, nie mogę już przesuwać myszą z klawiszem Shift po tych suwakach, dlatego że skok jest mimo wszystko zbyt duży i niestety trzeba uczyć się do edycji ręcznej. Więc na X przesunę troszeczkę jeszcze w prawo, delikatnie o 0,005 jednostki, no i na Y również będę musiał przesunąć prawdopodobnie w dół, no o taką dobrą jednostkę, dajemy może 0,03. Już widzę, że jest w miarę dobrze, chociaż ta cieniusieńka linia jest troszeczkę nad kreską, a ta jest trochę za blisko pod kreską. W związku z tym niech to będzie mniejsze przesunięcie. Damy tutaj 25. Teraz jest jeszcze źle. Dajmy 28. O, powiedzmy, że tak mogłoby zostać. OK. Niech na razie tak będzie. To i tak jest lekko krzywe. No i trudno. No i teraz tak. Jeżeli będę chciał zbudować na takim planie, bardzo uproszczonym w tym przypadku, ale w ogóle na takim planie jakiś model, no to muszę wstawić sobie po pierwsze jakiegoś plane'a. Patrzę w widoku z góry, dodaję plane'a, ten plane będzie leżał płasko na scenie i to będzie mój wyjściowy mesh. I teraz w trybie edycji, po to aby środek tego plane'a został idealnie w środku układów współrzędnych, tam gdzie go wstawiłem, przesuwam tego plane'a w okolice narożnika. Ten narożnik będę za chwilkę chciał zamodelować. Oczywiście mogę włączyć sobie klawisz Z, aby scena była przezroczysta.
Teraz zwyczajnie skaluję swojego plane'a, ustawiam go w takiej orientacji, żeby idealnie, powiedzmy sobie na oko oczywiście, pasował do określonego miejsca. Weźmy go troszkę jeszcze pomniejszmy, jeszcze go trochę zmniejszę. Dobrze, i teraz myślę, że mogło być ok. Teraz takie proste, szybkie modelowanie polega na tym, że przełączam się w tryb obsługi krawędzi, też zaznaczania krawędzi, robię ekstruda, cały czas będąc w widoku z góry. Powoduje to, że mogę mniej lub bardziej równo ustawić sobie krawędź tam, gdzie widzę na planie, że ma być ściana. Ok? Okna, które są w tym miejscu, również zasłaniam na razie ścianą. Później to się okaże przydatne. Tutaj mam narożnik. Za chwilkę do tego narożnika przejdę, a tymczasem zrobimy sobie jeszcze ekstruda do góry. Naciskam klawisz E, ekstruduję do tego miejsca. Na powiększeniu mogę jeszcze skontrolować, czy równo ustawiłem swojego mesza. Ok, teraz robię kolejnego ekstruda do tego miejsca, w którym jest ten zgięty narożnik. Będzie teraz trzeba opanować troszeczkę technologię robienia takich zagięć na murach, które nie są pod kątem prostym. Kąty proste oczywiście są najłatwiejsze do zrobienia, a tutaj trzeba się trochę pobawić. No i teraz tak, napotkamy tutaj na kilka podstawowych problemów. Po pierwsze, jeżeli spróbuję przekręcić w ten sposób swoją krawędź, to zmieniały mi się kąty ścian, które mam w pionie. Mogę tę ścianę ustawić gdzieś w tym miejscu i ją przekręcić, a później próbować dopasowywać. Wtedy pozostaje problem, co zrobić z tą ścianą. Ktoś mógłby powiedzieć, że mogę ją przeciąć na przykład gdzieś w tym miejscu. No ale to wprowadza mi tutaj takie rozcięcie, którego na przykład nie chciałbym mieć. Więc jest tutaj takie jakby pytanie, co zrobić z tym dziwnym fragmentem. Ten fragment nie może być jednocześnie jakby jednym wielokątem, ponieważ ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć ścian, a więc Blender nie pozwoli zamknąć go jedną krawędzią. Można by sobie zażyczyć na przykład, aby w tym miejscu, gdzie przesuwam teraz mysz, był prostokąt. Ten prostokąt powinien być w miarę prosty do ekstrudowania na dalszym etapie, w dalszym ciągu ściany, natomiast tutaj stały taki ładny czworokąt. Aby takie coś zrobić, trzeba właśnie wyekstrudować swoją ścianę do miejsca, gdzie jest pierwsze zgięcie. Następnie przełączamy się w tryb wierzchołków i tego wierzchołka, którego mam tutaj, powinienem umieścić w miejscu, w którym jest poprzedni wierzchołek, a więc nałożyć je na siebie, a później usunąć duplikat. To spowoduje, że będę miał tutaj trójkąt. Nie chcę mieć takiego trójkąta. Natomiast mogę zrobić inaczej. Mogę tego wierzchołka umieścić na ścianie, która jest w tym miejscu. Pokazuję teraz myszą. Jeżeli tak zrobię, to oczywiście mniej lub bardziej równo na tej ścianie wierzchołek postawię, ale robiąc następne wierzchołki, robiąc ekstruda, może się okazać, że moja ściana będzie krzywa. No i musiałbym idealnie, jakbym prostopadle do tej linii ustawić swój wierzchołek, a to nie jest takie proste. Więc zrobimy inaczej. Tego wierzchołka załóżmy, że na razie nie ma. Natomiast z wierzchołka, który jest na rogu, wyekstruduję sobie nowy wierzchołek z krawędzią i ustawię go od razu tutaj, daleko. To jest na tyle daleko, że mam teraz uchwyconą całą tę ścianę i moja prosta widzę, że leży idealnie na niej. Każdy wierzchołek, który wstawię tu pomiędzy, będzie znajdował się idealnie na tej ścianie. A więc mogę teraz zaznaczyć tę krawędź przez zaznaczenie dwóch wierzchołków, nacisnąć klawisz W i wybrać opcję Subdivide. To powoduje, że gdzieś na tej prostej wstawiam wierzchołek. Ten wierzchołek nie stoi w miejscu, w którym chciałbym, aby stał. Mogę go tu przesunąć, ale wtedy zrobię to krzywo. Choćbym nawet bardzo się starał, to miejsce będzie już niestety krzywe. I to można zobaczyć, jeżeli przesunę oś w ten sposób i ją trochę powiększę. Widać krzywiznę, jak sądzę. I to jest właśnie ręczna robota. No i teraz tak, aby uniknąć takiej sytuacji, muszę sobie w tym miejscu zdefiniować nową orientację swojego manipulatora, ponieważ wykorzystam tą strzałkę X-ową albo Y-ową do idealnie równego przesunięcia się wzdłuż krawędzi. Z tym, że tę strzałkę najpierw trzeba w taki sposób wstawić i zdefiniować sobie orientację. Tą orientację definiuje się w ten sposób, że jeżeli mam krawędź utworzoną tak jak teraz, to mogę przełączyć się z widokiem, powiedzmy sobie, mojego manipulatora, który teraz stoi we współrzędnych globalnych, na widok na przykład współrzędnych normalnych. Współrzędne normalne są zawsze prostopadłe do jakiejś powierzchni albo krawędzi. I teraz te współrzędne normalne stoją w sposób, który mi odpowiada, ponieważ używając osi Z mogę przesuwać się wzdłuż tej krawędzi. I to właśnie o to chodzi. No dobrze, ale teraz jeżeli dodam wierzchołek przez Subdivide, to te współrzędne normalne po zaznaczeniu samego wierzchołka już się zmieniły. Współrzędne normalne wierzchołka są inne niż współrzędne normalne krawędzi. W związku z tym muszę mieć jakiś sposób, aby zaznaczyć krawędź, tak jak teraz,
i ten wierzchołek po tej krawędzi przesuwać, ale w ten sposób, żeby te dwa pozostały bez zmian. I to można zrobić definiując nową orientację i pracując tylko z pojedynczym wierzchołkiem. A więc zróbmy taką nową orientację. Do tego celu służy panel, który nazywa się Transform Orientation. On jest tutaj. Transform Orientations. I teraz naciskam guzik Create. Jestem normalnie w transformacji określonej przez współrzędne normalne. Naciskam Create. Niby nic się nie dzieje, ale wtedy naciskam klawisz T i z panela narzędzi mam tutaj coś takiego jak Create Orientation. Zrób nową orientację. Mogę podać jej nazwę. Zróbmy sobie tutaj orientację o nazwie UKOS 1. UKOS 1 to jest orientacja, która w ten właśnie sposób orientuje mój manipulator 3D. Teraz mogę się przełączyć do widoku Global. Mogę zaznaczyć sobie ten punkt. Jak widać w widoku Global, ten punkt jest ustawiony zgodnie z orientacją globalną. Natomiast jeżeli przełączę się teraz do mojej orientacji UKOS 1, to mam zachowane położenie swojego manipulatora takie, jakie było wcześniej. I to jest właśnie to, o co chodzi. Teraz mogę bezpiecznie taki punkt przesunąć wzdłuż osi i ustawić go we właściwym miejscu. To jest dokładnie to, o co chodziło. Teraz, pracując dalej w tej orientacji, mogę wyekstrudować stąd punkt i przesunąć go wzdłuż lokalnej osi Y. W tym celu naciskam dwa razy klawisz Y. Jeszcze raz to pokażę. Przesuwam sobie wierzchołek w dowolnym kierunku. Naciskam raz Y i wtedy przesuwam go wzdłuż globalnej osi Y. Jak nacisnę drugi raz Y, to przesuwam go wzdłuż osi, która jest zgodna z kierunkiem transformacji wybranym teraz, czyli właśnie z tym UKOS 1. Wierzchołek mogę ustawić gdzieś tutaj, no ale niestety on będzie prawdopodobnie też trochę krzywo. Chciałbym ustawić go idealnie na tej osi, na osi X. No i prawdopodobnie jest to zrobione krzywo, ale można w tym momencie wykorzystać tak zwany snapping. Jeżeli ten wierzchołek stoi na przykład w tym miejscu, to mogę wyrównać jego położenie. No może niech na razie stoi tutaj, tu jest jego kopia. To mogę wyrównać położenie tego wierzchołka z tym wierzchołkiem, używając do tego osi X. Robi się to w ten sposób, że wybieram sobie z snap element tego menu polecenie wierzchołek. No i teraz, jeżeli będę ciągnął gdziekolwiek w trybie grab swój wierzchołek, to wciśnięcie klawisza Ctrl powoduje, że ten wierzchołek jest przyciągany do innych wierzchołków. To jest bardzo fajne, ale tu muszę jeszcze określić oś, wzdłuż której wyciągam ten wierzchołek, a więc zaznaczam Y i teraz wzdłuż osi Y wyrównuję położenie wierzchołka do tego, który jest w tym miejscu. No jak widać, mam wyrównanie i widać jednocześnie, że oba te wierzchołki nie są zbyt dobrze ustawione. Okay? Prawdopodobnie i tak muszę tutaj ręcznie troszeczkę wziąć i skorygować położenie. No i dobrze, tu będzie mi potrzebny jeszcze jeden wierzchołek, ponieważ nie dodałem go wcześniej, więc podzielę sobie tę krawędź, dodam wierzchołek i ten wierzchołek również przesunę w osi Y, ale w taki sposób, żeby wyrównał się z tym wierzchołkiem. Ok, jest wyrównany. Teraz mogę dodać tutaj płaszczyznę. Zaznaczam, że na razie zbudowałem tylko obrys z wierzchołków, a płaszczyznę dodam teraz. A więc zaznaczam wierzchołki, które mają tworzyć płaszczyznę, naciskam F i mam dodaną płaszczyznę. Tak samo tutaj, F. I w ten sposób powstaje fragment mojej geometrii. Teraz mogę już ekstrudować z tej płaszczyzny do kolejnej. Robię ekstruda i żeby był ten ekstrud idealnie do tego wierzchołka, który jest tutaj, wciskam również klawisz Ctrl. I w tym momencie mam idealne wyrównanie. Jak widać, ponieważ wcześniej przekręciłem troszeczkę moją płaszczyznę, znaczy tą oś, która jest tutaj, ekstrud wyszedł lekko pod kątem. Ale nie ma problemu, mogę wcisnąć klawisz G i całą tą płaszczyznę przyciągnąć do tego wierzchołka, tak żeby się ustawiła na nim. No i teraz tak, może nie są idealnie równe te ściany, ale tego typu niedokładność może wynikać choćby z tego, że przeskanowany papier jest niezbyt równy. Może być miejscami rozciągnięte, na przykład gdy maszyna skanująca jechała szybciej, no albo jeszcze inne problemy. Teraz tak, mam tutaj powtórzony wierzchołek, a więc zaznaczam wszystko dla pewności, całą moją siatkę i teraz naciskam klawisz W. Wybieram z menu Remove Doubles. Jak widzę, usunięto jeden wierzchołek i to był właśnie ten, który stał w tym miejscu. Teraz tak, trzeba kontynuować ten proces i wyciągnąć w osi Y lokalnej wierzchołek, który dojdzie aż do tego miejsca. A więc naciskam klawisz E, naciskam klawisz Y, jeszcze raz Y i ustawiam swój wierzchołek gdzieś tutaj. To jest całkiem dobre miejsce. I teraz mógłbym przejść do współrzędnych, normalnych, globalnych, znaczy się, i wyekstrudować kolejny raz ten wierzchołek w osi Y tej globalnej i ustawić go równo z tym wierzchołkiem. To powoduje, że mam wierzchołek we właściwym miejscu, a więc zaznaczam wszystkie i robię nową płaszczyznę.
No i w tym momencie wróciłem do układu współrzędnych globalnego. Tę krawędź mogę szybko wyekstrudować, postawić w tym miejscu, to gdzie powinna być. I teraz czeka mi zrobienie kolejnego takiego zakrętu. Tu, w tym miejscu jeszcze, mogę wykonać jednego ekstruda po to, aby uzyskać wierzchołek stojący w tym miejscu. Tutaj troszeczkę widzę, że muszę podciągnąć do góry krawędź. A więc tak, robię ekstruda, ustawiam wierzchołek w tym miejscu. Na razie robię to na oko. No a ten ustawiam sobie po prostu tutaj. Nie mam za bardzo innej metody. Chociaż gdybym chciał, to mogę wykorzystać wyrównanie do wierzchołków i wyrównać go na osi X równo z tym wierzchołkiem. Mogę to zrobić na przykład z takiej pozycji. Ale naciskam G, naciskam X i teraz swój wierzchołek przesuwam już tylko w osi X i ustawię go równo z wierzchołkiem, który jest tutaj. Oczywiście trzeba nacisnąć klawisz Ctrl, aby to przyciąganie w ogóle działało. Bez klawisza Ctrl przyciąganie nie działa. OK, mamy tutaj wierzchołek. Jak widać jest troszeczkę krzywo, mogę go jeszcze trochę podreperować. Ustawić go na przykład tutaj. No i tak mogłoby to w zasadzie zostać. Robię teraz kolejnego ekstruda. Ten ekstrud, jak widać, jest całkiem nieźle zorientowany. Robię jeszcze jednego do tego miejsca. A ten wierzchołek muszę przedłużyć znowuż w osi, której tutaj nie mam. A więc będę musiał znowuż zdefiniować sobie orientację nową. W tym celu zaznaczam kilka wierzchołków. Przełączam się do widoku normalnego, czy też do trybu orientacji normalnej i dodaję nową orientację. Create, niech ona nazywa się skos 2. No i teraz ten pojedynczy wierzchołek, który tutaj jest, mogę już w orientacji skos 2 przeciągnąć spokojnie aż do tego miejsca równo w osi. Oczywiście widać, że ta oś nie jest tak idealnie równa, ponieważ nie zrobiłem tego zbyt dokładnie, więc pozwolę sobie teraz zrobić tak zwany myk i ustawić to wszystko ręcznie, tylko ten wierzchołek muszę wyrzucić. Ten wierzchołek wyrzucam, ten oczywiście został. Teraz połączę te dwa wierzchołki jedną krawędzią.